Temat jest krótki. Pamiętacie BMW z przebiegiem piątkę? Rok 2000 z przebiegiem 508 tysięcy złotych. Proszę, ja was chciałem go ostatnio obejrzeć. Widzieliście filmik, że niestety BMW nie dojechało, bo crackers. To niby pompa paliwa progowa, ale to się okazało jakaś tam wtyczka, dędzelek, kabelek, który się rozpiął. Naprawa kosztowała 28,50 netto. Plus faktura od mechanika, żeby nie było, że na lewo. I BMW-czka jedzie gdzieś pod Teską. Dymam, zobaczę, co się dzieje. Serdecznie pozdrawiam pana, który stał się fanem Żuka, którego ścigałem na późno zielono-orange świetle. Pozdrawiam serdecznie, pan wie, o kogo chodzi. Imię jest nieznane, miejscowość nieznana, ale pan śledzi wszystkie moje seriale. Tak, nie tylko pan śledzi wszystkie moje seriale. Czuję się jak Cztery Pancerni, czuję się jak Janosik, kurwa, z Kwiczołem i Pyzdrą. Czuję się jak Hans Kloss, jak Hanka Mostowiak, bo oni też wszyscy grają w serialach. Dobra, tyle o serialach. To są monologi zwykłego człowieka, ale mogą być też seriale. Dzisiaj otrzymałem SMS-a z napisem Krzysztof Pasat Zaremski. Taką ma mieć ksywkę, nie wiadomo czy to ziomki, czy ktoś inny. Ale Krzysztof Pasat Zaremski, oby się kurwa nie przyjęło. Dasz Pasat. Chyba, że chodzi o monsun, Pasat, wiecie, wichry, wiatry. Muszę odpalić auto, bo paruję. Mam taką powierzchnię parowania po treningu, że nie macie pojęcia. A propos, kiedyś włączę kilka słów do was, lenie, śmierdzące, bo jak nie zaczniecie teraz robić treningu, potem was wszystkich na plażach widzę. Ja kostka, nawet na twarzy kostka, mięśnie, wszędzie. A społeczeństwo tłuste, zaniedbane. Rozumiem, że kurtki macie modne zimą, ale latem też trzeba wyglądać, trzeba czuć się dobrze. Będzie o treningach, piszcie mi esej na Facebooku, komentarze nie czytam, na YouTubie wiadomo. Piszcie mi, czy chcecie kilka słów o prostych treningach w domu, w lesie, z sąsiadką, z sąsiadem, z listonoszką, z listonoszem, albo nawet, kurwa, z kominiarzem. Jadę oglądać tą BMW-kę. Zrobiłem kilka screenów z ogłoszenia i podam na początku filmu. Facet tam zainwestował podobno 20 tysięcy złotych w drobiazgi. A ma to auto od lat kilku, zaraz się dowiemy dlaczego. Nie cofnął do sprzedaży licznika. 508 tysięcy, przebieg szlachetny. Dowiemy się wszystkiego. Zbieram się, bo to już tu gdzieś. Nerka, nerka, trzymajcie się, hej. Bąk. Słuchajcie, rzekł na dupcem pan dzwonił, że stoi. O kurczak, jak ładnie szemrze. 508 tysięcy. Nie idę po trawie, idę po płaskim. Wymyte. Piękne. Zimówka. A, blokady. Centralne, sralne. Dzień dobry. Tak jak wspominałem, jestem z kamerą. Cześć, dzień dobry, cześć. Cześć, cześć. Ja pierdyka, myśmy się już spotkali o tydzień temu. Gdzie tam, 3 dni temu? Jaka była usterka? Pompa w zbiorniku. Pompa zwykła w zbiorniku, paliwowa. Tak. Czyli ta pierwsza taka zanurzona. Dokładnie. I to wszystko działa? No. Tutaj są tak, ogrzewane masażery. Masażery. Rola trakcji. Umiłowani. Tutaj jest tu... Szykujcie szmalec, roleta? Rolta. I to wszystko hula. Trzymajcie mnie za jąderka, kurde. Tu jest wentylacja, tutaj audio dołożyłem, tak więc gra to naprawdę dobrze. Niestety audio nie może być naszego tutaj w tym, bo nam zablokują na YouTubie prawa autorskie. No jasne. No, no tutaj wiesz, radio zmieniłem na... Czy to jest całe nowe rzucone? Bo tak. To wygląda jak mózga. Tak, no aha, wiesz, jest dobra. Dotykalskie. Dotykalskie, fajnie. Palec trzeba mieć czysty, nie skozy z nosa? Tak. Czy klucze dwa? Chyba... Trudne pytanie. Mam w domu drugi. Dobra. Chyba nawet trzy, bo dorabiałem jeden. Aha. No. Powiem wam, auto 18-letnie, a w środku siedzi się jak młody królewicz. No,
A to ciekawe. Tutaj było... Lampka? Nie. Otwieranie bramy z pilota. Ktoś po prostu wyciągnął. A coś podobnego. No, więc tutaj jeszcze... Ależ to było luksusowo, w tamtych czasach. To wszystko. Jak teraz? Zapalniczka nawet podświetlana. Rolka. Od kluczeczki. Na telefon. Drobny. A, telefon nieużywany. Telefon. Ale markowy. Odpięty, no. BMW. No i co tutaj jeszcze? Tam jest regulacja z boku foteli. W prądzie? Wow, wszystko w prądzie dziecka. Jest ładowane. Nawet przód tył w prądzie. Pompowanie drugie, nawet zagłówek jest elektryczny. Przelata w górę? Wróbsko jedzie do Rębskiego. Co pan powiesz? Wersja jest maśna. No, wersja... Koła te ogłoszenia letnie. Tak, widzę. No, jak widzę. Widać, koła są półroczne. Półroczne są opony. Są piękne na 19. Kurczaczki, 19 cali. Jazda próbna? Możemy. To co, sprzedajemy na YouTubie BMW-kę. Prawo wyszumie 3,5 stówy. Pompa. A ta progowa jest droższa, o której mówiłeś? Że to być może ona? Mhm. Pompa progowa jest droższa, bo sama pompa kosztuje 4,5 stówy. Ale ona jest zamontowana w progu? Naprawdę w progu? No. Tylko się nazywa progowa, że tam nie, coś... po prostu jest wnęka w progu, wiesz? Ha. Na nią. Ale miejsce średnie na pompę. W razie puk. Zresztą gdziekolwiek na karoserii tam można robić. Ale zresztą okej. Nie chcę sugerować kierowcy, gdzie ma jechać. No. Jeszcze test wielki. O! Pi, 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 pi. Działają parktroniki. Działa. Takie dokładane kosztuje dużo pieniędzy? Z tysiaka? Lepiej? Półtorej. No ale jest to zacne, kurde. 1000 dałem za audio. Bo za granie, aha. Głośniki też kupiłem. Dobra. Dobre. Pytanie, jedziemy gdzieś na ekspres? Myślę, że szkoda na ekspres. Zaufanie dla skrzyni biegów będzie wyczute po pierwszych kilometrach. Chodzi oczywiście o płynność. No pewnie. 508 tysięcy. Czemu nie cofnąć na 330? No, wiesz co, wszyscy cofają. No tak, to jest taka przypadłość. To jest tak, jak wszyscy sportowcy są naturalni. A szachiści również tak. No właśnie. Ta ich koncentracja. 508 to nie jest źle. Napisał do mnie widz gdzieś z Norwegii, który mówi, że tam są samochody po 5 milionów mają przebiegu. I jeżdżą. Podejrzewam. Pełen serwis i zadowoleni. Wiesz co, w tym aucie to, co zrobiłem, i drogie pół miliona zrobisz spokojnie. Bo wtryski zrobiłem, dwa wtryski, które wyciągali jeden dzień, bo po prostu wiesz, były tak zapieczone, że ciężko było. Były od nowości. O kurczaki. No to sobie wyobraź. Maglownica jest razem z listwą jest nowa. Regeneracja? Czyli no to nie jest nawet zwykła regeneracja, bo też listwa tam jest w środku, nie? Tysiaka chwyciło? No 1200. 1200. Za same wtryski 3,5. Regeneracja turbiny tam ze wszystkim, no to już chyba wiadome koszta. Koło dwójki? No. No tutaj, tak, przednie całe zawieszenie robiłem. Tu pneumatyka jest niestety, czy zwykłe? Wielowahacz. Wielowahacz. A wiadomo, tutaj byle jakiego zawieszenia nie można zamontować. Tak jest więc... płynność. Ja akurat jestem bardzo zadowolony z tej skrzyni. Bo tutaj szły w benzyniakach chyba szły ZF-y i drugie tutaj szły GM-y, to jest General Motors. Ja tutaj mam GM-a, na którego wszyscy narzekają, a jak dla mnie to jest najlepsza skrzynia. Tu jest ponad 400 Nm, bo tu już jest ten silnik poliftowy. To jest kopnięcie? Jest kopnięcie. Przed zrobieniem wtrysków zastanawiałem się, żeby robić tutaj mapy, żeby trochę podnieść moc. Ale po zrobieniu wtrysków i... Jeździ jak człowiek, domyślam się. O kurczę. A właśnie. Kapie paliwko tak jak ma kapać. Tak, no i jest ekonomiczna jazda, jak na 3-litrowego diesla w automacie. Co tam średnio na tankowaniu wychodzi? W mieście wychodzi mi max 10. No to na 3-litroweczkę bardzo rozsądnie. 8-10 litrów, 7 w trasie. To jest automat, przypomnijmy. Ależ ktoś przypierdolił skrzynkę z prądem. I oczywiście zaraz strecz na nią. Stretch chroni przed wszystkim. Podobnie jak trytytka, łata wszystko. Jest naprawdę. No. Oszty! O kurwa. Czujecie płynność? Trzeci czy czwarty już? Nieistotne. Na dwupas nie chodźmy jednak po co. Ale jest frajda. No jest, i no przy jest. Takiej jeździe spala podobno 8. Żarcik. Ale depnięcie jest, płynność znakomita.
hamulce są Brembo, inne tutaj nie montowałem, bo wiadomo, że taka masa też musi mieć tutaj swoje hamulce dobre. No, auto nie wymaga żadnego wkładu. Tak jak widziałeś, wiesz, prezentuje się ładnie, bo jest ceramika na aucie. Oprócz no, błyszczy pięknie. Wtedy z tym lodem wyglądał tak jak wszystkie auta z lodem na sobie, tak zwanym lodem, nie myślicie z lodem, że to lodem. Z oblodzeniem, chodziło mi oczywiście. Ceramika na aucie, czyli ta taka powłoka, która chroni lakier przed wszystkimi szkodnikami. Tak, jak ją kupiłem, to dałem też do konserwacji podwozie, więc o to też nie trzeba się martwić. A w dupsko grzeje, przepraszam, na jedyneczkę. Nawet trzy tryby, nie? Może wlewa, tak jest. Ale że masażer, i co, masażer działa na przykład, jak sobie naciśniesz guzik? Z twojej strony nie ma modułu komfortu. Moduł komfortu? Tak, to on jest tam pod siedzeniem. Dobra. Dziwnie. O, mój działa za to. Najważniejsze kierowcy. No tak, pasażer po co? I tak ma inne wrażenia z jazdy, radosne. No. O, już tutaj pośladki mi latają na boki. Aha, dziewczęta, to coś dla was. No, generalnie, to jak mówiłem, audio jest dołożone. Całą taką książeczkę z fakturami i z książką serwisową mam, mam w domu. Dobra, są kwity na wszystko. Jest na wszystko. Książka serwis, to jest ciekawostka. Wszystko robione w autoryzowanym serwisie. Wiem, znam pana mechanika. Było nim kilka filmów. Skrzynia naprawdę super tutaj chodzi, to jeszcze jest tryb sportowy. A to nie jechaliśmy wcześniej nawet na trybie sportowym. Na zwykłym? O kurczaczki. Na zwykłym. Ile tu jest ze 170 konia, lepiej? Tu jest 193 konie. Klasycznie 1,93 konia. Moi mili. Kawał auta. Cena 14 tysięcy do negocjacji jakiej? Jeśli mowa w ogóle o negocjacji jest jakaś. Jest mowa o negocjacji. Wiem, wiadomo, że sentyment, wiem, że kwity. Ale nie, chłopaki zainteresowane wiedzą, ile muszą mieć. Powiem tak. Maluch. Kwestia do negocjacji po jeździe testowej. A to tak, rozsądnie. Bo jednak czasami tak się może zdarzyć, że jeśli ktoś przejedzie, dołoży 2000 więcej. Może być i tak. No właśnie. Skoro auto jest bez inwestycji, nawet 2,5 dołóż. Fanie marki. To granie mnie imponuje. Czyli wyjmują stare bebechy i wkładają, podpinają i jest fajnie. Tak, nie wiesz, tutaj jest w ogóle karta. Dobra. Z mapami na całą Europę, czyli masz w ogóle... I hula? Tak. Coś podobnego. Masz tutaj nawigację ze wszystkimi mapami Europy. Nawet fotoradary ci łapie. Ostatnio jak wracałem z Katowic, to byłem w szoku, bo tam zdjęli te fotoradary. Tak, nie ma. I on to też widział. Że ich nie ma już? Że już ich nie tam ma. Tam gdzie powstały ekrany, te takie dźwiękochłonne, to tam zdjęli, bo przepis mówi, żeby pomiędzy ekranami nie wieszać raczej. No właśnie. Miałem identyczną, mam identyczną nawigację, jak na Grecji jeździmy motocyklem, taką malusieńką, identyczną. Wiesz, tutaj masz tak Bluetooth, a tutaj dołożyłem mikrofon, zestaw głośno mówiący. Głośne gadanie, wiesz, super sprawa. Nic tutaj nie trzeba z telefonem jeździć przy uchu. Ale w nery grzeje na jedynce. No i tak, jest kierownica pakietowa, tutaj nawet sobie możesz telefon odebrać. To z tego co patrzyłem, też są dosyć drogie takie kierownice. Masz też takie obleśne. No tak, zwykłe to tak, to prawda. No. Więc no, autko tutaj zero pupu. Że tutaj ta deska czasami tak się wygina, coś się dzieje, a tutaj się okazuje, że deska wygląda... Ona jest nawet miękka, zacnie. Nie jest to deska z daci. Nie. Nie jest to deska z daci i nie jest to plastik daciowy. Czasami może mogą jakieś te opony właśnie zatrzeszczeć. A tam, zawieszenie jest BMW-owskie. Sztywne, twarde i radosne. Ale prowadzenie tu jest naprawdę świetne. A. Także panowie widzą. Jeszcze przejdziemy z kamerką obok bryki i będzie git. Jak najbardziej. Czyścił, wymieniał mi tam co trzeba było, jeśli na tą akurat nie znam. Olej filtr zmienił na pewno, jak tam grzebał. Tak. To właśnie podstawa. Skrzynia po nowym oleju, po nowym filtrze. Jakby coś. Bez tego nie ma jazdy. Niby stare skrzynie olej mają dożywotnio. Taka istnieje plotka, ale to nieprawda. Tak jak dzisiaj jest z długodystansowymi olejami, nie? 30-50 tysięcy. Są takie, ale lepiej po 20 czy po 15 zmienić. No, tutaj akurat co 10 tysięcy był zmieniany, filtry, tutaj oleju, kabinowy był dwa razy w roku, co podobno nawet nie trzeba. No i tak, jak zmieniałem klocki hamulcowe z tyłu, okazało się, że był trochę zapieczony zacisk.
i od razu zrobiłem komplet hamulców razem z nowymi tłuczkami. Piastami, o. Regeneracja zacisków, tarcze, klocki Brembo, przewody całe nowe, elastyczne nowe, pompa, serwo też jest nowe. No tak. No wiadomo, z płynem starego. Stąd to nie złapało się starego do butelki. Stąd ta inwestycja, o której piszesz na Otomoto, że jednak wkład jest. No, wkład jest bardzo duży. No, szkoda mi auta sprzedawać, ale tak jak tam pisałem właśnie z powodów zawodowych, no niestety auta się pozbywam. Ale myślę, że kolejny nabytek będzie nabytek z Berlina. Ty dostajesz służbówkę, masz, tak? Nie, benzynę, wiesz? Aha, benzynę, dobra. Z gazem, dobra. Dlatego, że akurat diesla tutaj już mi się trochę męczył na takich krótkich odcinkach, wiesz, czasami mi się zdarzy podjechać pół kilometra, gasić, zapalać. No nie, to nie jest jazda po mieście, to nie 3 litrówka. A diesel żaden diesel nie kocha. No to nie gaszę. Nie pracuje. Tak jest, idziemy zobaczyć na zewnątrz, tylko założę beretkę moją pedalską. Dobra. Piąte koło, zapasówka jest w bagażniku. Koło całe pełne, rozumiem? Tak, tak, tak. Patrzcie, jak pan błyszczy. Lakier tam jakieś było, coś mocno, jakieś przygody miał? Typu rysa z gniotka w gniotka? Nie, nie. Rozpierducha? Nie. Wiesz, to co idzie tutaj zauważyć, jakieś takie parkingowe. Parkingowe, proszę tu. Pana, pan sobie żartujesz z parkingowych. Jakby takie parkingowe wszyscy mieli. Jakby nie ma się czego czepić, zimówka gruba, lato grube. I powiem tak, ringi jak tutaj są dołożone dlatego, że stare reflektory z żółtym kierunkowskazem mi się średnio podobały. No tak. Więc nie mam klucz, ale stare też mam. Ring robi grę. Podobnie jak ring berliński. No i co, jest piękność? Zamiast kupić Fiata Pandę w gazie, wolałbym BMW w dieslu. A wam pokażę fotel kierowcy, jaki nie jest umęczony. Co w takich rocznikach jest czasami dziura w skórze na wylot. Zobaczcie na fotel kierowcy. Zobaczcie w miejscu tym newralgicznym. I wszystko w prundzie. Wszystko. Kierownica też jest regulowana. To jest tempomat? Tempomat jest tutaj. Dobra. A tutaj jest regulacja. A elektryczna, prąd, góra, w dół. Człowiek ze wsi to innych takich rzeczy nie wie. Miałem 7C, faktycznie. Nawet guziki nie wypstrykane. Panie Adamie, wrzucę filmik, pozwoli pan? Niech ludzie widzą, co inni ludzie sprzedają. Jeszcze ma się do pana Adasia telefon. Chociaż ja już dane chyba podałem z Otomoto, zrobiłem takie screeny. I wrzucę opis różnych tam tematów. Dzwonić, pytać, negocjować, ale niewiele. Albo dać więcej oczywiście, co jest też możliwe. Pan Adam radośnie przytuli. Jak najbardziej. Trzymaj. Dzięki.